Siemano, tutaj Rafsun z kanału Rafsun Games. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brave Land Heroes. Moi drodzy, lecimy z kolejnymi pojedynkami w tej grze. O, jak widać, same gobliny. No dobra, no to lecimy do tego. Trochę mnie bolą plecy, bo przed chwilą streamowałem. Musiałem się schylać do mikrofonu. Cóż bywa, czasami tak. Dobra, mamy tutaj nowy czar. Zdobyliśmy poprzez darmowy zwój. No i lecimy, nie? Zaczekamy jeszcze tutaj. Możemy pójść do przodu może. Pójdziemy tak od razu. Walniemy tego gościa. No niestety. Trzeba go wyleczyć. Idź do przodu. Walnij go nożykiem. Dokładnie. Zabijasz może? Niestety. Dobra. Możemy walnąć. Tak, dokładnie, iść do przodu, aha, przyspieszenie, okej, okay. Niedobrze, ale możemy go wyleczyć jakoś w następnej turze, oby. Dobra, tak, a kurwa, serio. Dobra, zrób tak, okej. Okay. Zajeb tego gościa. Dokładnie. Walnij w niego. Okej. Okay. Teraz mogę go wyleczyć. No niestety czterech mogę wyleczyć. No cóż, bywa. Okej, okay, wypierdalaj. Też wypierdalaj. No i dwóch, niestety straciłem tych bandytów. Czy tam łowców. Okej, okay, lecimy dalej. Skoro tak nam szybko poszło. Dobra, tym razem mamy czarowników, no i chłopów. Go. Sprawdzę jeszcze, czy nagrywam. Nagrywa się wszystko ładnie. Dobra. Zaczekamy najpierw. Tutaj też zaczekamy najpierw. Tutaj też. Bo on tutaj strzela błyskawicą, więc wiadomo, nie? Teraz, kto jest strzela? Tutaj jest strzelec. Aha, atak magiczny. Tutaj magiczny strzał, okej. Okay. Czyli on tutaj strzela. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, wypierdalaj. On też tutaj strzela. Ale nie aż tak daleko, nie? To dobrze. Świetnie. Dobra. Walczymy z nimi. Z tymi gośćmi. Idź do przodu, walnij kogoś z błyskawicą, na przykład w niego. Dobra, ty idź do przodu. Walnij nożykiem. Dokładnie. Pójdź tutaj, walnij w niego. Zajebiście. Ty idź tutaj. Walnij w tego gościa, dokładnie. Ty idź do przodu. Walnij w niego, tak żeby nie zadawał aż tak dużo obrażeń. Trzeba tego chyba wyleczyć, nie? Chyba. Chyba. Bo nie jestem pewny. Na 100%. Dobra, spróbujmy walnąć w niego. Ochybienie, kurwa. Bardzo słabo. Dobra, zabity koleś. Ty spróbuj zaczekać z tym. Okej, okay, zabity koleś. Świetnie. Ładnie, krytyk. No dobra. Nie zabijesz go, a szkoda.
On ma tutaj HP, ten koleś. 45 razy... Aha. Tyle możesz zadać, kurwa, niedobrze. Zaczekaj. Dobra, ty zapierdol. Dobra, walnij w niego, ładnie. I teraz możesz ich wyleczyć. Dokładnie. Dokładnie tak. Ty się broń. Ty też się broń. Ty też się broń. Ty też. Ty broń się. Robimy tak dlatego, że możemy się tutaj jakoś wyleczyć, nie? Dobra, wylecz go. I teraz możesz mu zadać potężny damage. Jak się tutaj troszeczkę pomyśli, no to możemy ugrać bez strat, nie? Okej, lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Płacą nam złotem za każdego ustrzelonego intruza. Dużo łatwiej jest pracować z zatrutymi strzałami. Trucizna robi wszystko za nas. No to nieźle. Ciekawe, co ten koleś robi ciekawego. Bo mamy tutaj chłopów, jednego bandytę. No i kilku takich, wiecie, fajnych strzelców. Pewnie strzelają trucizną. Celny strzelec. Jakiś epicki. Trzygwiazdkowiec. Sprytny najemnik gildii zabójców. Widzieliśmy 5 obrażeń fizycznych przez 2 rundy. Okej, dobrze wiedzieć. 95 HP. Czyli razy to będzie prawie 600. Kurwa mać. A tutaj 500 ponad. Prawie 500. Dobra, nieważne. Lecimy tak. Polecimy sobie najpierw to. No i go. Okej. Z tym zaczekaj. Z tym też zaczekaj. No i tutaj leci trucizna. Okej. Dobrze wiedzieć. Walnij go błyskawicą. Idź do przodu. Walnij tego gościa. Okej. Lecimy dalej. Możemy go uleczyć. Idź do przodu. Do przodu trochę. Walnij go nożem. Dokładnie. Zajeb go. Walnij go z sajpety w niego. Okej, trochę tam tracę tych medyków, tych łuczników i tak dalej, i tak dalej. No nic na to nie poradzę. Czy będą jakieś tam straty. Dobra, 2 zabitych. Ładnie. Zajeb tego gościa. Niestety. Dobra, jeden zabity koleś. Walnij w niego. A, leczy się skurwiel. Niedobrze. Dobra, wyleczymy naszą kapłankę szybko. Walnij go nożem. Zajeb go. Niestety jej kolejny łucznik stracony. GG. 2 łuczników, no i 1 bandyta. Czy tam 1 łowca. Okej, mamy kolejnych gości do zabicia. Spoko. Okej, kolejni wrogowie. Tym razem mamy widma i szkielety. Spoko. No, jest coraz trudniej, że tak to ujmę. Dobra, zadamy kilka damage'a tą postać w ryj. Okej, szkieletory idą, to dobrze. Trzeba zadać tego obrażenia najpierw. Walniemy w to widmo.
Dobrze. Okej. Okay. To widmo czeka. Dobrze wiedzieć. Okay, ty idź do przodu. Ty idź też do przodu i walnij w to widmo. Dokładnie. I walnij w szkieleta. A, byłeś blisko. Szkieletory się leczą. Dobrze wiedzieć. Zrobię tak. Niestety. Kurwa mać. Nie wyleczę się na full. Kurwa. Dobra, zajeb. Tam postać. Walnij w niego, dokładnie. Kurwa. Zabijesz? Nie zabijesz. A szkoda. Dobra, ta zabita postać, ładnie. Teraz tak. Możesz zrobić tak. Walnąć go nożem. Zajebać. Kurwa. Dobra, walnij w tą postać. Ty się cofnij. Zaczekaj. I kogo by tutaj wyleczyć? Może tego wyleczę. Nie no, tego wyleczę. Jeden kowal, jeden łucznik. Spoko. Okej, sorry. Musiał mnie wyjebać jak zwykle. No dobra, mamy goblinów. Tak więc lecimy. Lecimy, lecimy. Klikamy to najpierw. Albo możemy wziąć też fajny czar, który zadaje sporo damage'a. Okej, okay, o to mi chodziło. No to dobra. Zaczekamy może. Zadamy kilka punktów damage'a temu strzelcowi. Niestety. Tutaj też. No szkoda, szkoda. Mogło być lepiej, ale nieważne. Dobra, zadamy temu gościowi. Tym gościem pójdziemy do przodu. Walniemy w tego strzelca. Zajebiście. Tym gościem idziemy do przodu. Tym też do przodu. Walimy nożykiem w tego gościa. Idziemy tutaj. Walimy w niego znowu. Możemy go ogłuszyć? Oczywiście, że możemy go ogłuszyć. Czemu by nie? Dobra, lecimy dalej. Idź ty do przodu, walnij w niego. Dokładnie. No niestety. Trzeba go uleczyć. Jakoś. Walnijmy może czar. Jakikolwiek. Dokładnie. Ten został zajebany. Ten też. Tylko, że tutaj niestety jest atak mniejszy, więc wolałbym na to nie wchodzić. Dobra, ty idź do przodu. Ty walnij w niego. Walnij może w niego. No właśnie. Tutaj musiałbym pójść niestety. Zrób tak i tak. Dokładnie. Walnij w niego. Zabierz? Zabierz to, okej. Okay. Ładnie. Ile uleczysz? Tego uleczysz, nie? Idealnie. Dobra, ty zabijasz. Ty nie dojdziesz. A ty dojdziesz. Okej, okay, easy. 429 golda, niestety straciłem jednego zbója, dwie medyczki, no i dwóch łuczników.
A szkoda. Mogło być fajnie. Okej, lecimy z kolejnym pojedynkiem. Tym razem mamy rycerza, tak? Wrogiego. Stać, znajdujecie się na ziemi jak kutu płomieni. Wszyscy intruzi zostaną pojmani i zgładzeni, choć nie wiem, czy dożyjecie swojego sądu. No dobra, mamy tych łuczników, co trują. I tego rycerza, nie? No właśnie. Tego strażnika. Okej. Dobrze wiedzieć. Ognisty ołtarz zbudowany przez wspaniałych zbudowniczych z ziem bohaterów. Atakuje losowy cel, czyli mnie. Aha. Czyli mnie tylko atakuje. No to niedobrze. Ile ma tutaj życia? Ten ołtarz? 300. Kurwa. Niedobrze. Dobra, ty zaczekaj. Spróbujmy to jakoś rozegrać. Walniemy w niego. Ty zaczekaj. Zaczekamy. No niestety, no właśnie. Nie o to mi chodziło. Wiedziałem doskonale, że zada tutaj damage, tak? Moim. No dobra. Trzeba walić tak. Walnimy w tego gościa. Bo on tutaj strasznie truje. To wszystko obrażenia. Wyleczymy się może. Dobra, ty idź do przodu tutaj. Ty pójdź tutaj do przodu, walnij w niego. Dokładnie. No i możesz walnąć na przykład w tego. Niestety. Obrażenie od tyłu. Rozwalisz to? Rozwalisz chyba, nie? Tak, rozwalisz. No niestety stracone wojsko. No cóż. Dobra, ty idź do przodu. Ty walnij w niego. Niestety. O, krytyk, nice, weszedł, pięknie. Ty walnij w niego. Dokładnie. Znowu tracę damage. Znowu tracę wojsko. Walnij w niego. A ty walnij w niego. No jeszcze żyje ten chuj? Kurwa. Nie wierzę. Dobra, ulecz go. Pięknie. Ty walnij w niego. Musiał przejść, nie? No właśnie. Tego nie rozwalisz, ale... Ale za to łucznik już tak. Dobra. Idź dalej. A, jeden został. Ale śmieszek. Dobra, GG. Straty są duże, ale... Ale może być. No, srebro mi się dropło. Nieźle. Okej. W następnym odcinku pójdziemy tutaj, do tego kowala, żeby go zaatakować, a dopiero potem zaatakujemy tego, że tak to powiem, diabła. Albo tutaj możemy pójść też. Tutaj też jest zajebiście, więc no właśnie. Okej, kończymy. Dzięki za obejrzenie. Słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Braveland Heroes już za tydzień. Na razie i cześć. Jeśli spodobał ci się mój film, kliknij kciuka w górę. Skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał. A hejterom życzę palca w dupie. Nara.